Skandal w Izbie Gmin. Jeden z posłów miał oglądać pornografię Wielka Brytania. Skandal podczas posiedzenia Izby Gmin. Jeden z posłów miał oglądać pornografię. Brytyjskie media opisują sytuację, do jakiej miało dojść podczas posiedzenia Izby Gmin. Jeden z czołowych polityków rządzącej partii konserwatywnej miał oglądać na telefonie pornografię. Sprawa ma szczególny wydźwięk ponieważ pod adresem parlamentarzystów pojawiają się zarzuty o seksizm i nękanie posłanek. Skandal z udziałem jednego z czołowych polityków partii konserwatywnej nagłośniła podczas spotkania członków partii i minister, która siedziała obok mężczyzny, podaje Tchemir Ror: Jeden z Torysów miał oglądać pornografię na telefonie. Członek Izby Gmin oglądał pornografię? To jest naprawdę nie do przyjęcia w każdym miejscu pracy. Jeśli ktoś to zrobił, to spodziewałbym się, że całkiem słusznie poniesie za to pewne konsekwencje ocenił w rozmowie z BBC poseł Partii Konserwatywnej Brendan Slarke Smith. Trwa wewnętrzne śledztwo deklaruje kierownictwo partii. Parlamentarzystki oskarżają partyjnych kolegów brytyjskie. Media zwracają uwagę, że sprawa ma szczególny wydźwięk Ponieważ w ostatnim czasie pod adresem parlamentarzystów pojawiły się zarzuty o seksizm i nękanie posłanek. Według trzech źródeł Chemir-Error w trakcie wtorkowego spotkania kilkanaście posłanek Partii Konserwatywnej miało mówić o seksizmie i nękaniu ze strony kolegów. Posłanka rozpraszała premiera Jossona, z kolei w niedzielę Cheddale e-mail opisał rzekomo niewłaściwe zachowanie wiceprzewodniczącej Partii Pracy Angeli Rainer. Która, według relacji anonimowego posła Torysów, miała krzyżować i rozkładać nogi, w celu odwrócenia uwagi brytyjskiego premiera Borisa Johanssona. Rainer ostro skrytykowała publikację, mówiąc m.in. o seksistowskich oszczerstwach, które są upokarzające i głęboko krzywdzące. Rainer skontaktowała się po publikacji z premierem Johanssonem, który stanął w jej obronie. Powtarzam to, co jej powiedziałem, absolutnie nie może być miejsca na takie zachowanie i takie wypowiedzi i powinniśmy traktować się szczerze i z szacunkiem, na jaki nawzajem zasługujemy, powiedział premier Wielkiej Brytanii.